Witajcie, dzień dobry w ogóle, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Trochę mnie nie było, dlatego postanowiłam, że się dla was wyszykuję, dlatego umyłam sobie włosy i testowałam nową suszarkę. Słuchajcie, to jest po prostu sztos. Ona jest kosmicznie szybka, skuteczna, profesjonalna, naprawdę rewelacja. Bardzo fajne takie ciepło daje, którego moje zwykłe suszarki aż tak nie dają i w ogóle siła tego nadmuchu jest tak mocna, że po prostu wow. Zaraz tutaj jeszcze końcóweczki poprawię, bo troszeczkę są jeszcze takie wilgotne. Tutaj się zmienia temperaturę, a tutaj jest włącznik na jedynkę i na dwójkę dajemy. Niebieskie to jest zimne powietrze, pomarańczowe to jest średnie, a czerwone to już jest to ciepłe. Słuchajcie, to ujęcie miało być kilka minut później, a tak naprawdę zrobiło nam się 24 godziny później. Mamy następny dzień. Tak się porobiło. To po prostu jest życie. Czasami no nie da się dalej kontynuować nagrywania. Słuchajcie, nie było mnie bardzo długo, a chciałam wam powiedzieć o kilku rzeczach, pochwalić wam się kilkoma rzeczami i jednocześnie wytłumaczyć wam się, czemu mnie nie było. Ale zanim do tego przejdziemy, no to jeszcze chciałam wam powiedzieć o tej suszarce, bo nie wiem, czy o tym mówiłam w tamtym fragmencie, tą suszarkę dostałam do testów i tak średnio chciałam się na to zgodzić, bo stwierdziłam, a po co mi suszarka? Mam suszarkę, która jest sprawna, ale widziałam, że to są takie wręcz jakby fryzjerskie suszarki i stwierdziłam, ok, wypróbuję, przetestuję i zobaczymy, jak to będzie. I to jest właśnie ta suszarka Lifeed. Pokażę wam oczywiście link w opisie tej suszarki. Ta suszarka, z tego co widziałam, ona tam kosztuje ponad 100 dolarów, jakieś 700 zł, więc sporo. Ale słuchajcie, to jest naprawdę sztos. To jest wręcz taka fryzjerska suszarka. Tu po prostu na magnes to działa, na przykład taka końcóweczka. I jeszcze zauważyłam, to moje dziecko mi pokazało, że tutaj jest taka możliwość, też to jest chyba na magnes, żeby to jakby zdemontować i zobaczyć, czy tutaj się nie zbiera jakiś kurz. O, nawet troszeczkę tego kurzu jest, także można w jakiś sposób tutaj tą suszarkę sobie samodzielnie oczyścić. Naprawdę rewelacja. Ja uważam, że to jest produkt godny polecenia, także ja wam serdecznie polecam. Nie wiem, jakby tutaj porównać moc tej suszarki z moją taką standardową, to wydaje mi się, że naprawdę ta ma dużo lepsze parametry. Jak widzicie, są tutaj jeszcze za mną dwie paczki, o których chciałam wam powiedzieć. W ogóle korzystam z okazji, że moje dziecko śpi, ale mamy małą katastrofę, bo jest godzina 17, a dziecko śpi. I to jest drzemka i to nie jest dobra pora na drzemkę, więc szybko nagram i będę musiała go niestety obudzić, żeby po prostu wieczorem nie było dużego problemu, jak będziemy szli spać. Kolejna rzecz, jaką chciałam wam pokazać, to jest paczka, która w ogóle była przepięknie zapakowana. Jeszcze tutaj była taka czerwona wstążka. Ja jak... To jest paczka z Bonprix, niespodzianka. Jakiś czas temu zamówiłam paczkę z Bonprix i jednocześnie dostałam informację, że inna paczka z Bonprix do mnie idzie i miałam w ogóle takie podejrzenie, że doszło do jakiejś pomyłki i dwa razy te same zamówienie do mnie idzie. No i byłam zdziwiona, mówię, co to jest ta druga paczka? I to była, słuchajcie, paczka niespodzianka. Naprawdę pierwszy raz, odkąd od 5 lat chyba jestem na YouTubie i pierwszy raz dostałam paczkę taką, której się totalnie jakby nie spodziewałam, której nie wybierałam, tak? Bo z Chin czasami dostawałam paczki, ale to były rzeczy, które kiedyś tam wybrałam i zapomniałam o tym, że je wybrałam. A tutaj ja tego nie wybierałam i to jest paczuszka, w której jest oczywiście ubranko. W ogóle tutaj zobaczcie, takie piękne detale. Tutaj taka śnieżynka jest. Moje dziecko oczywiście już tutaj grzebało w tej paczuszce. Paczka personalizowana, bo w środku jest karteczka, gdzie jest napisane droga Sylwio i tutaj są życzenia z okazji świąt. Dla mnie to naprawdę jest takie wow, Bonprix, jeżeli to oglądacie, to bardzo serdecznie wam dziękuję. Naprawdę jestem zaskoczona. Od razu w ogóle pisałam do Bonprix, że bardzo dziękuję za ten prezent. I słuchajcie, dostałam sukienkę właściwie, taką świąteczną.
I mój mąż, co najśmieszniejsze, kilka tygodni wcześniej powiedział mi, że powinnam sobie kupić taki sweterek świąteczny i ja mówię, że no ale to byłoby tylko na okres tych świąt, właściwie tydzień, dwa tygodnie mogłabym go nosić w ciągu roku, ale mój mąż mówi, no to byłoby super, kup sobie coś takiego. I słuchajcie, dostałam taki piękny sweterek w takie śnieżynki, w Mikołaje, nie, to są bałwanki, gwiazdeczki. No naprawdę fajna sukieneczka i kiedyś Wam się pokażę tam, bo nie będę jej teraz zakładać, całej okazałości w tej sukience na święta na pewno to założę. I mój rozmiar 32 XS z Bonprix, także naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Taka sukieneczka, naprawdę bardzo fajny, miły prezent. I jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Pochwalę Wam się faktem, że brałam udział w takim konkursie z Liren, z kosmetykami i już nie będę Wam tutaj dokładnie opisywać, ale ja ten konkurs wygrałam. Jak dostałam wyniki na maila, to tak czytałam i nagle nagroda główna i tam było napisane Sysia. Ja mówię, nie, niemożliwe, ja wygrałam i naprawdę niesamowite wyróżnienie i tutaj też mam paczuszkę z Liren. Nagrodą jest wyjazd taki wakacyjny, więc razem z mężem będziemy mogli pojechać i z dzieckiem. Bardzo fajny prezent, także wkrótce go zrealizujemy. Ale oprócz tego też jako niespodziankę dostałam paczkę pełną kosmetyków, pełną nowości z Liren. I to, co najbardziej mnie w tej paczce urzekło, to już Wam mówię. O, to jest to. Masełko do makijażu, taki produkt. Ja dzisiaj nie mam tutaj zbyt dobrego światła, dlatego średnio to może widać. Jeszcze go nie użyłam, ale myślę, że to będzie świetne, bo ja ogółem lubię takie produkty, które wydaje mi się, że on będzie taki tłusty. Takie produkty, gdzie ja mogę po prostu cały ten makijaż oka fajnie zmyć. I on nawet usuwa podobno wodoodporny makijaż. Więc co tutaj dostałam? Tak pokrótce Wam po prostu opowiem. Trzy podkłady, trzy różne kolory. Już Wam powiem, jakie to są te kolory, bo tak właściwie, gdzie tutaj mam spojrzeć? Aha, tutaj mamy beż, nude i natural. Nie wiem, który będzie najjaśniejszy. Beż pewnie będzie ciemny. Chyba nudziaka będę musiała spróbować w pierwszej kolejności. Potem może tego natural, zobaczymy. Nature, czy jak to tam woli. No i są tutaj różne jakieś serum złuszczające, takie kosmetyki typowo pielęgnacyjne do twarzy, przeciwzmarszczkowy krem pod oczy. Aktualnie nie używam żadnego typowo takiego pod oczy kremu, takie małe opakowanie, więc coś takiego też za niedługo będę testować. O, na przykład żel pod prysznic, bardzo praktyczny produkt, który bardzo szybko się zużyje. No i jakieś tutaj kremy z SPF-em 30, a na przykład bardzo polecam Wam peeling cukrowy. Ja kiedyś byłam tak średnio nastawiona do peelingów cukrowych, ale teraz uwielbiam. Po prostu jest to bardzo fajny produkt, który daje Wam przede wszystkim tak, złuszcza martwy naskórek, a druga zaleta jest taka, że ta skóra pięknie pachnie i nie musicie się niczym perfumować, bo pięknie pachniecie po użyciu takiego peelingu. I tutaj jeszcze na przykład hydrolat z mango, to jest taka jakby mygiełka, coś takiego nawilżającego z tego, co czytałam, także też będziemy testować naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, którymi jestem szczerze zainteresowana, więc spoko. I teraz okej, możemy przejść już do takich życiowych spraw, bo po prostu to, co chciałam Wam powiedzieć, pokazać, to Wam pokazałam. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że znowu Wam pokazałam dużo rzeczy, ale po prostu chciałam Wam się pochwalić fajnymi rzeczami, takimi, wiecie, szczerymi od serca. Słuchajcie, czemu mnie tak długo nie było? Teraz prawda wyjdzie na jaw. Byłam chora. Tak, i byłam chora do tego stopnia. To w ogóle chyba się dzieje dlatego, że moje dziecko ze żłobka przynosi różne infekcje, bakterie, wirusy i to wszystko skupia się potem na mnie, ponieważ jak dziecko jest chore, to nie śpi w swoim łóżeczku, tylko śpi z nami.
i on jest bardzo takim mamusinym dzieckiem, więc ja leżę twarzą twarz do niego, jak on jest chory. Jak on zaczyna kaszleć, ja się szybko obracam, a wiecie co on mi robi? On łapie mi twarz i on obraca, że ja mam prosto na niego się patrzeć i on dalej kaszle. I no, to jest śmieszne, jak ja to opowiadam, ale tak naprawdę to jest ciężkie, bo ja właśnie, jak on już zdrowieje, to ja zaczynam chorować. I mnie tak złapało gardło, katastrofa, powiem wam, tak bolało mnie gardło, jak się przełyka ślinę i jest taki straszny ból, to było właśnie to, straszne to było, ale kupiłam sobie taki spray w aptece, bo w ogóle pani polecała mi jakieś tam tabletki do ssania, ale słuchajcie, jak boli was gardło, to nie kupujcie żadnych tabletek do ssania, tylko od razu spray, który po prostu to lekarstwo osiądzie na tym chorym gardle, na tej chorej ścianie gardła, bo to ma lekarstwo, ma szybko leczyć, tak? A tam, nie wiem, takie tabletki, to chyba gdzieś tam spływa niżej i w ogóle nie dochodzi do tego, do tej tutaj ściany chorej tego gardła, więc spray wam bardzo polecam. Strepsils chyba kupiłam, tak to się nazywa. Ja tam nie jestem specjalistką w takich lekach, ale coś takiego sobie kupiłam i mi dosyć mocno pomogło. I jak już myślałam, że się pozbieram i że nagram wam vloga, to się okazało, że się nie pozbierałam, bo później jakiś katar się pojawił, osłabienie, cały czas jak byłam taka chora, to wiecie, to nie, jak się ma dziecko, to nie można chorować, to się nie da chorować. Ja kiedyś, przed tym jak zostałam mamą, to jak byłam chora, to się kładłam i leżałam i nic nie robiłam, nikt mnie nie zaczepiał, a teraz ja nie mam możliwości się położyć. No, czasami jest tak, że faktycznie może wieczorem się położyłam i że po południu się położyłam i może tam z 2 godziny leżałam, jak już było bardzo źle ze mną. I dziecko jakby to zrozumiało. No i mój mąż oczywiście się dzieckiem zajmował. Natomiast no, wiele razy jest tak, że ja po prostu siedzę, ledwo żywa i moje dziecko jakby już wtedy tego nie widzi, jak ja siedzę, to mama jest okej, tak? Jak mama nie leży, to znaczy, że siedząca mama jest zdrowa i można się z nią bawić. I wiele razy dziecko właśnie ciągnie do zabawy i nie da się, no nie mam siły, nie miałam w ogóle siły, nie dało się po prostu funkcjonować. I też przede wszystkim nie miałam apetytu i przez to byłam również słaba, więc naprawdę bardzo trudny ten grudzień dla mnie był. Jeszcze jak sobie pomyślę, że jakiś czas temu myślałam, że fajnie byłoby zrobić vlogmasa, ale ja go nigdy nie zrobię, bo to po prostu to jest bardzo trudny miesiąc, żeby nagrać coś takiego. No chociaż nigdy nie mów nigdy, nie wiadomo co tam się w życiu wydarzy, ale codzienne nagrywanie i montaż to naprawdę jest ciężki temat i po prostu dlatego mnie chyba nawet 3 tygodnie nie było, więc całkiem sporo. Tęskniłam za wami, już dawno chciałam nagrywać, ale po prostu nie było siły i dzisiaj jest taki dzień, że po prostu czuję tą energię, że mogę już nagrywać. Wczoraj, jak stwierdziłam, że pierwszy raz przetestuję sobie tę suszarkę, to też poczułam taką energię. Jak te włosy umyłam, to wiecie, tak odżyłam i wysuszyłam, chwilę tam do was pogadałam i byłam tak naładowana, że myślałam, że nagram coś dalej, ale później opadłam z sił. No i teraz dzisiaj jest ten dzień, że dzisiaj wrócił mi apetyt i naprawdę coraz to fajniej się czuję. Nie chcę zapeszyć, ale no, mam nadzieję, że teraz już będę zdrowa. I jeszcze odwołując się do mojego Q&A, które chyba to był ostatni film na kanale przed tą przerwą, apel do wszystkich mam, których dzieci chodzą do żłobka i chorują i wy, mamy, jesteście po prostu zmartwione, to grudzień u nas jest miesiącem, gdzie frekwencja po prostu spadła bardzo nisko. Mówiłam wam, że zawsze było tak, że ta frekwencja u nas była dosyć wysoka, że 90%, że 3 tygodnie chodził i w 4. tygodniu dopiero coś tam się stało, że na przykład 2-3 dni nie był w żłobku. Ale teraz pod koniec roku to, co się z frekwencją podziało, no to jest katastrofa. Także mam nadzieję, że ten okres infekcji minie. I wiecie, najbardziej się boję po prostu, jak on już będzie zdrowy, że ja go wyślę do tego żłobka i on za 3 dni zacznie mi kaszleć i
I to jest wkurzające, no bo jak panie w żłobku zwracają uwagę, że dziecko ma kaszel, to sobie myślę, kurde, ale on ten kaszel nie ma dlatego, że ja go źle ubieram czy coś, tylko z tego żłobka. I ja wiem, że panie nie mają na myśli oczywiście tego, że ja coś robię źle, tylko po prostu informują, że dziecko ma infekcję i no to nie jest fajne, tak? Jak dziecko jest chore, a po prostu teraz jest taki czas, że wszystkie dzieci chorują, bo z tego co słyszę wokół siebie, to naprawdę tak jest. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy ja jeszcze coś nagram, ale tyle wam powiedziałam, co chciałam wam powiedzieć, że myślę sobie, że po prostu to, co powiedziałam, to zmontuję i wam opublikuję, bo już tak bardzo chciałabym wrzucić film. Także moi kochani, dajcie mi znać, co tam u was słychać, czy jesteście zdrowi, jak przygotowania do świąt i w ogóle. To będzie, mam nadzieję, że uda mi się ten film opublikować przed świętami, więc życzę wam wesołych świąt, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest w życiu najważniejsze. Jak będziecie mieli zdrowie, to wszystko inne też możecie mieć. Także tego ja wam życzę i ja zawsze wszystkim życzę po prostu zdrowia, bo no nie ukrywajmy, zdrowie jest najważniejsze w życiu, więc takie są moje życzenia ode mnie dla was. Jeżeli wam się podobało, cieszycie się, że wróciłam, to łapka w górę, napiszcie mi coś miłego w komentarzu, bo dawno nie miałam z wami żadnej takiej relacji. No i widzimy się już wkrótce i bardzo wam dziękuję za to, że życzyliście mi zdrowia, jak pisałam wam, że jestem chora i że vloga nie będzie, także bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Do zobaczenia, cześć!